Mocny atak Turcji na Rosję. Chińska armia w stanie gotowości. Biały Dom ostro o Andrzeju Dudzie. A na koniec europejskie kraje wracają do obowiązkowej służby wojskowej. Ja się nazywam Maciej Podstawka, a to jest kanał Bądź na Bieżąco, na którym codziennie dwa razy przynajmniej o 6.30 i 18.00 macie nowe newsy, dlatego koniecznie subskrybujcie i udostępniajcie nasze filmy. Na początek tak, no nie pamiętam, żeby za mojego życia było tak niebezpiecznie na świecie, jak jest teraz. Takie napięcia, jakie pojawiły się między szeroko rozumianym wschodem a zachodem, zdają się eskalować z tygodnia na tydzień i nie zanosi się na to, żeby to się szybko miało skończyć. Jak widać, czasy pokoju i dobrobytu, jeśli w ogóle takie były, mamy już dawno za sobą, a to, co przyniesie nam przyszłość w ciągu najbliższych kilku lat, jest dla nas sporą niewiadomą. Europa od wielu lat, właściwie odkąd pamiętam, bardzo się wyciszyła w sprawach militarnych, a Platforma wręcz szła w kierunku rozbrojenia nas, już nie mówiąc o tym, co mówił Biedroń z lewicy, jeśli tak to możemy nazwać. Jak widać, czasy pokoju nie sprzyjają rozwojowi militarnemu, więc nie ma co się dziwić, że co jakiś czas powraca temat powrotu zasadniczej służby wojskowej. W opisie zostawiam wam link do filmu na naszym drugim kanale Co Mówią, gdzie popytaliśmy Polaków, co myślą o przywróceniu takiej służby wojskowej. Swoje opinie w tej sprawie zostawcie w komentarzach pod tamtym dokładnie filmem i udostępniajcie nasze materiały, żeby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, no bo zadajemy Polakom takie pytania, jakie wy chcecie, jakie wy oczekujecie od nas, dlatego fajnie, jeśli również byście dali swoją cegiełkę do rozwoju tego kanału. Dzięki serdecznie, trzymajcie się i lecimy z pierwszym tematem. Vasilina Benzia, Russia's ambassador to the United Nations, on the first working day of his country's presidency of the UN Security Council. Prezydent Turcji Erdogan wezwał do reformy Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, ponieważ obecnie organem kieruje Rosja, co jest krytykowane przez wiele krajów świata. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych powstała na mocy podpisanej w 1945 roku Karty Narodów Zjednoczonych. Jej celem jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. W jej skład wchodzi 5 stałych członków oraz 10 niestałych, wybieranych na 2 lata według klucza geograficznego. W pierwszej piątce państw są Chiny, Rosja, Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Od lat 90. trwają dyskusje na temat tego, że Rada Bezpieczeństwa jest mało reprezentatywna i jej skład powinien zostać rozszerzony. Mimo różnych podejść do tego tematu, m.in. autorstwa Kofiego Annana, państwa członkowskie nie doszły do konsensusu. Nowa fala krytyki wobec Rady Bezpieczeństwa ONZ i dyskusji na temat jej przyszłości rozgorzała przy okazji ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku wobec weta Moskwy. Rada Bezpieczeństwa nie przyjęła rezolucji o konieczności zakończenia działań konfliktowych. Na początku kwietnia Rosja objęła z kolei prezydencję w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, mimo sprzeciwu Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. O konieczności reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej sytuacji mówił prezydent Turcji Erdogan. Obecny porządek, w którym los ludzkości zależy od 5 krajów, jest niezrównoważony. Istnieje pilna potrzeba zreformowania Rady Bezpieczeństwa ONZ przy pełnym wszechstronnym porozumieniu, wskazał. Świat to znacznie więcej niż 5 państw. Since 1946 the presidency has rotated among the 15 members. April is Russia's turn. No właśnie, nie przesłyszeliście się. Jest dokładnie tak, jak mogliście teraz to usłyszeć i zauważyć. Rosja, że tak powiem, krajem przewodniczącym w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Więc co tu się dziwić, że wykorzystuje swoją pozycję do swoich prywatnych celów na Ukrainie? Z całą pewnością było to wcześniej przewidziane przez Władimira Putina i dlatego też taki timing został wybrany. To wszystko ma wpisane w swoją strategię. Najpierw kilka dni temu w rosyjskiej prezydencji w ONZ sprzeciwiały się kraje bałtyckie, jak czytamy, Estonia, Łotwa, Litwa. Wspólnie sprzeciwiły się rozpoczynającej się 1 kwietnia rosyjskiej prezydencji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, generalnie 1 kwietnia, nie? To brzmi jak prima aprilis, a tu proszę bardzo, bardzo poważna sprawa. Odpowiedzialni członkowie tego organu muszą przeciwstawić się rosyjskim próbom przekształcenia głównego miejsca międzynarodowej dyplomacji w pośmiewisko i platformę dezinformacji. No i to jest
zrozumiałe, bo faktycznie Rosja ma decydujący głos w swojej sprawie, czyli mają prawo weta, mogą dowoli sprzeciwiać się na przykład decyzji o zakończeniu konfliktu na Ukrainie, czego nie chcieliby najbardziej. Ale to nie jedyne głosy ze świata krytykujące te decyzje, posłuchajmy tego. To kolejny taki głos w ostatnim czasie, jeszcze przed objęciem przywództwa przez Rosję, postanowienie Rosji na czele Rady Bezpieczeństwa ONZ krytykował m.in. Stany Zjednoczone. Rosja jest członkiem Rady Bezpieczeństwa, nie powinna być ze względu na to, co robi na Ukrainie, stwierdziła ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Linda Thomas Greenfield. Przyznała jednak, że karta ONZ nie pozwala na zmianę jej statusu jako stałego członka. Ostro na ten temat wypowiedział się szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba. Rosja uzurpuje swoje miejsce, prowadzi kolonialną wojnę. Jej przywódca jest zbrodniarzem wojennym poszukiwanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny za porywanie najmłodszych. Świat nie może być bezpiecznym miejscem z Rosją w Radzie Bezpieczeństwa, stwierdził. Także z Litwy płynęły słowa krytyki. I to już jest coś, co na pewno wpisze się w kartę historii. Będziemy to wspominać jeszcze przez kolejne wieki, że do takiej sytuacji w ogóle doszło. To jest jedna z takich spraw, które naprawdę będą szeroko rozpamiętywane i traktowane jako kompletny absurd dzisiejszych czasów. Tutaj zaskakuje nas jedynie fakt, że tym razem nie są to kraje, które od lat sprzeciwiały się rosyjskiej polityce ekspansji, a Turcja, a konkretnie prezydent Erdoğan, który jeszcze nie tak dawno opowiadał o sukcesach współpracy z Rosją i jej kontynuacji, także słyszeliśmy, że sam Putin miał się wybierać do Turcji, co ich tak poróżniło, że nagle są sobie przeciwni, przynajmniej oficjalnie, ciężko tutaj to jednoznacznie stwierdzić, bo może to również być gra pod publiczkę. Być może Turcja w jakiś sposób również czuje się zagrożona lub chce wrócić na, jakby to powiedzieć, właściwe tory, odegrać sobie swoją reputację w Unii Europejskiej i NATO. Nie wiem, zobaczymy, następny temat. And staying in the U.S., Taiwan President Tsai Ing-wen is set to meet House Speaker Kevin McCarthy today in California in defiance of Beijing's warning. China, who view... Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin potępiło spotkanie w Kalifornii prezydenta Tajwanu ze spikerem Izby Reprezentantów USA Kevinem McCarthym, podał Reuters. Chińskie Ministerstwo Obrony przekazało po spotkaniu, że armia pozostanie w stanie wysokiej gotowości. Państwo środka zdecydowane środki, w celu obrony swojej suwerenności, podano w komunikacie państwowej agencji Xinhua. Ponadto chińskie Ministerstwo Obrony przekazało po spotkaniu prezydent Kai z McCarthym, że armia pozostanie w stanie wysokiej gotowości. Resort obrony wezwał USA do przestrzegania podjętych wobec Chin oficjalnych zobowiązań politycznych w kwestii Tajwanu, dodano w komunikacie. Prezydent Tajwanu spotkała się w środę w Kalifornii ze spikerem Izby Reprezentantów USA. W swym wystąpieniu, które miało miejsce w bibliotece prezydenckiej Ronalda Reagana, Simi Valley oceniła, że demokracja jest w dzisiejszym świecie zagrożona. Tajwański resort obrony powiadomił przed spotkaniem, że grupa uderzeniowa chińskiego lotniskowca wpłynęła na wody na południowy wschód od Tajwanu. Rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning po raz kolejny wyraziła stanowczy sprzeciw wobec wszelkich form oficjalnych kontaktów między stroną amerykańską a władzami Tajwanu. Chiny, które uważają Tajwan za swoje terytorium, przeprowadziły w sierpniu ubiegłego roku demonstracyjne manewry na wodach wokół tej wyspy po tym, jak wizytę w Tajpej złożyła ówczesna demokratyczna przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy. Wine are waning. 就台灣已經擺脫了以邦交國數量來跟 No i właśnie mamy tutaj taką sytuację, że Tajwan, który Chiny uważają za swoje terytorium, nie chce utracić swojej autonomii za wszelką cenę, więc w tym celu prezydent Tajwanu udał się do Stanów Zjednoczonych. I tutaj nasuwa się tylko pytanie, czy Stany Zjednoczone na tle konfliktu na Ukrainie, gdzie już są napięte stosunki pomiędzy Wschodem a Zachodem, cokolwiek mogą zrobić w kierunku zabezpieczenia suwerenności Tajwanu. No wydaje się, że nie, a przynajmniej nie bez konsekwencji. Zwłaszcza biorąc pod uwagę sytuację, w której demonstracyjnie podczas spotkania prezydentów Tajwanu i USA chińskie lotniskowce wpłynęły na wody Tajwanu, pokazując jasno, żeby USA pilnowały swoich interesów. Tutaj, jak widzimy, z jednej strony odgraża się nam Rosja po przyjęciu Finlandii do NATO, z drugiej strony podają, że nie tak buńczucznie, ale dalej niepokojące groźby ze strony Chin.
Z trzeciego kierunku wysyłane są sygnały znowu z Korei Północnej, twierdząc, że wspólne ćwiczenia USA i Korei Południowej to jawne naruszenie bezpieczeństwa, na które zdecydowanie odpowiedzą. Z każdej strony jest kompletne napięcie. Zdaje się, że doczekaliśmy czasów, gdzie żyjemy na beczce prochu i nigdy nie wiemy, kiedy obudzimy się w zupełnie innej rzeczywistości. Miejmy nadzieję, że tak się oczywiście nie stanie. Następny temat. Jak wiecie, niezwykle dramatyczna. My wiedzieliśmy już wtedy dokładnie, że w ciągu kilku godzin Rosjanie zaatakują. Biały Dom skomentował wypowiedź Andrzeja Dudy o tym, że podczas szczytu NATO w Wilnie Polska będzie zabiegać o dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby oświadczył, że USA chcą współpracować z Ukrainą w sprawie długoterminowych potrzeb obrony tego kraju. John Kirby powiedział, że Stany Zjednoczone dążą do tego, by Ukraina pozostała suwerenna, niezależna, bezpieczna i by jej integralność terytorialna była respektowana. Kirby przypomniał deklarację w tej sprawie sekretarza obrony USA Lloyda Austina. Będziemy współpracować z Ukrainą w sprawie jej długoterminowych potrzeb obronnych po tym, jak ten konflikt się skończy, ponieważ ich wojsko zmieniło się dramatycznie w ciągu ostatniego roku, powiedział. Kirby dodał, że Pentagon analizuje i nadal będzie analizował te potrzeby. Podkreślił jednak, że obecnie priorytetem jest pomoc Ukrainie w odzyskiwaniu utraconego terytorium. W tej chwili skupiamy się na pomocy Ukrainie w obronie przed nielegalną, niesprowokowaną inwazją sił rosyjskich wewnątrz ich kraju, powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu. Kwestię dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa poruszył Andrzej Duda podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Polski przywódca podkreślił, że nasz kraj działa na forum NATO w sprawie Ukrainy. Staramy się uzyskać dla Ukrainy na przyszły szczyt NATO w Wilnie latem tego roku dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa, które będą wzmacniały potencjał militarny Ukrainy i poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa ukraińskiego, które będą także istotnym wzmocnieniem morale obrońców Ukrainy, poinformował Duda. Bohatersko broni się już ponad 400 dni, a my, Polacy, dotrzymaliśmy słowa. No i co z tego, że skomentował, jeśli przyznał tylko, że w dalszym ciągu będą pomagać Ukrainie, olewając tym samym naszą biedną, zmarnowaną Polskę, która ledwo wiąże koniec z końcem, bo musi ze wszystkich sił wspierać Ukrainę. Czekam, aż w końcu nasz kraj wesprze, ale to zdaje się chyba nigdy nie nastąpi, więc musimy liczyć sami na siebie, jak mawia klasyk, umiesz liczyć, licz na siebie właśnie. Następny temat. Bo chłopy rosną baby, a nie mężczyźni. To wstyd w ogóle. Nie 9 miesięcy, ale przynajmniej 2 lata. A nie, my to jesteśmy pijani. Parlament Łotwy przegłosował ustawę o obowiązkowej służbie wojskowej. Pierwsi poborowi rozpoczną służbę już latem tego roku. Za przyjęciem ustawy głosowało 68 posłów, przeciw było 11, a 5 się wstrzymało. Zgodnie z nowymi przepisami, poborowi do wojska na okres 11 miesięcy podlegać będą mężczyźni i kobiety w wieku od 18 do 27 lat. Projekt ustawy opracowało Ministerstwo Obrony. Według agencji Delphi większość sporów w Sejmie wywołał zapis wprowadzający odpowiedzialność za uchylanie się od poboru. W drugim czytaniu dyskutowano o karze administracyjnej, natomiast w trzecim zamieniono ją na karną. W tym roku wezwania będą dobrowolne, ale później władze zamierzają je wysyłać za pomocą programu komputerowego, który wybierze losowo osoby proporcjonalnie do liczby ludności każdego rejonu Łotwy. W 2023 roku wojsko planuje zwerbować do służby 300 młodych ludzi, a następnie kolejnych 300 w styczniu przyszłego roku. Odroczenie od poboru zostanie przyznane obywatelom, którzy w chwili zeznania wezwania kształcą się, ale będą musieli odsłużyć swoje po ukończeniu studiów. Prowadzono również odroczenia z powodu opieki nad dzieckiem lub powodów rodzinnych. Obywatele mieszkający za granicą, a także Łotysze z drugim obywatelstwem będą całkowicie zwolnieni z poboru, jeśli odbyli służbę wojskową za granicą. Łotewski minister obrony Artis Pabriks powiedział, że konflikt na Ukrainie pokazał, co może się wydarzyć. Nie chcemy przykrych niespodzianek, dodał. Tłumaczył, że obecnie armia kraju składa się z zawodowych żołnierzy i ochotników z Gwardii Narodowej. Znaczy na naukę niż na szkolenie się z walki. No dobrze, ale czy mimo wszystko w obliczu tego, że żyjemy w raczej trudnych czasach?
dajcie koniecznie znać, co wy myślicie o przywróceniu służby wojskowej, czy sami chcielibyście do wojska wstąpić. No i oczywiście zapraszam raz jeszcze naszą sondę uliczną na kanale Co Mówią, w której zapytaliśmy Polaków i Ukraińców, rzecz jasna, no bo ciężko ich w Warszawie ominąć, co myślą o powrocie do obowiązkowej służby wojskowej. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Trzymajcie się ciepło, no i heja.